Siemano wszystkim. O kurde, o Jezus Maria, nie! Nie, szybko. Elegancko. Siemano wszystkim. Tutaj Pomidorowy PL, witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji z Jaka Trójeczki. Jak widzicie, wróciliśmy z powrotem sobie do tej otóż gierki. Bardzo fajnie, też mi się podoba, też się cieszę z tego powodu. Rozpierdziel jest niesamowity tutaj. Jak pamiętacie, to jest właśnie ta misja, którą troszeczkę zragequitowałem już w ostatniej sesji. A to z powodu tego, że no po prostu no nie dawałem sobie rady z przeskoczeniem. Sami pamiętacie gdzie. Mam nadzieję, że teraz już nie będę musiał żadnych dzikich skoków robić, bo już ten skok mam za sobą. Tak by the way, z tamtej sekwencji. Troszeczkę mam podgłośniony telewizor, ale to tylko dlatego, żeby mniej więcej też słuchać dialogów. Żeby w półślepo, znaczy w półgłucho nie robić tego let's playa. Dobra, Holo Cube mamy zebrane, czyli kostka holo, coś takiego na polskie. I teraz spierdzielamy tam. Szybciutko, bo mamy tylko 15 sekund. 15! No kurde, spierdalać ode mnie. No, właśnie, no kurde. Nie mówcie, że wszystko od nowa. Aha, dobra. Tak, wszystko od nowa. Co z tego, że zebrałem to Holo Cube, skoro i tak muszę od nowa robić tę misję. Bezsens kompletny. To wszystko przez tych kurwa frajerów. Ja pierdolę. Dla ciekawych, ostatni raz kiedy nagrywałem Jaka Trójkę, to było jakoś na początku. Znaczy na początku, no coś takiego. Jakoś to było chyba... któryś lipca. Teraz też mamy w zasadzie lipiec, ale no 13, więc... możliwe, że minęły 2 tygodnie od ostatniej sesji. Już trochę nie pamiętam co się działo, znaczy pamiętam, ale no... tak przez mgłę, tak więc... myślałem, że misja będzie zaliczona, a tu kurwa dupa, jak zwykle, kurde, musi mi iść na złość. Chociaż w sumie, co się dziwić, dzisiaj jest 13. Nie 13 w sensie lipca, nie? I jest to wtorek. Co nie... nie jest to oczywiście piątek, ale jest to wtorek, a wtorek też może być pechowym dniem. Tak więc... widzimy się za niedługo. Dobra, jestem z powrotem, mam już niedużo czasu. Tak więc szybko zapierdzielamy. Zapierdzielamy do bazy. Bez zbędnego przedłużania. Teraz się uda. Nie ma to tamto. Oj, Jezus Mario. Jack, this is SIG. I hear you're in the market for eco crystals. Well, I know where one is, but it won't be a cakewalk. In other words, we got some serious metal hunting to do. I'll meet you at the Metal Head Desert next. I'm counting on you. Dobra, SIG się tutaj do nas zwrócił, że ma dla nas interes. Teraz już możemy lecieć dalej i ta zasrana misja może stąd spierdalać, za przeproszeniem. Ja pierdzielę, naprawdę. O Jezus Maria. Ja nie sądziłem, że z tym się będę aż tak męczył, nie? No dobra, zatem wtedy lecimy do SIGa sobie. SIG tutaj na nas będzie czekał sobie w tej oto... jaskini. Zapewne ją pamiętacie. To była właśnie ta sama jaskinia, w której co prawda tym pojazdem nie byliśmy, ale innym byliśmy pojazdem, też z SIGiem. No i teraz również z nim będziemy sobie tutaj jechali po tej jaskini, bo robiliśmy troszeczkę inną misję. Kurde, co to była teraz za misja? Bo już nie mogę sobie przypomnieć. Kurde, widzicie jaką ja mam słabą pamięć? Ja pierdzielę, no wstyd. Tak, trójkątem mogę stąd sobie wysiąść. Dobra. Ale ładny tutaj fajny wodospadzik jest. Elegancko. To było tutaj. Pamiętam, że tutaj były te orby. Ja bym z chęcią sobie zebrał te orby. Nie żeby coś. A może to nie tu było? Nie, to jest trochę inna chyba jaskinia. Ta. Z zupełnie innej strony żeśmy przyjechali. Gdzie jest ten SIG? Gdzie jest ten Sigma? O, jest! There you are. I was beginning to think you chickened out. I saw an eco-crystal in this place, and it's yours if you want it. Trouble is, metalheads have been spotted here in mass. But we wouldn't want those nasty boys to just move back in here without a welcoming party, would we? Let's go give them a big surprise. Niezgadny, z niego nie możemy wysiąść, prawda? Nie. Blokada jest. Kurde, szkoda, bo bym sobie wziął te orby, które tutaj są. Dobra, więc zobaczmy, co tutaj teraz będziemy mieli za misyjkę. Tu już taka trochę pamięciówka wleci. Ale trudno się mówi, no trzeba i tak. Czasami trzeba i pamięciówkę zrobić. Bo ja bym te orby pozbierał, bo tyle tych tutaj orbów jest, że to jest naprawdę niepojęte. No kurwa, aż szkoda patrzeć na to. Wszystkie obok siebie, to trochę taki syndrom Jacka 1, nie? Bo w Jacku 2 aż tak blisko obok siebie nie były te orby. Teraz zobaczmy, co to jest za misja, może ja ją skojarzę teraz. Po moich kiedyś tam próbach grania. Znaczy próbach, po moim graniu kiedyś tam. Na razie ja sobie tutaj wybijam towarzystwo, bo te robale, czy te metal heady, czy kurwa nie wiem, te jaskiniowe metal heady, nazwijmy je jaskiniowe metal heady, albo jaskiniowe robaczki, po prostu te główienka, co nas ścigają, no, były dosyć uciążliwe. Aha, to jest ta misja. Ona była całkiem w porządku, ona nie powinna być trudna. Ta poprzednia też nie powinna być trudna, a sami wiecie, jak to się skończyło. Ale to jest akurat misja, gdzie musimy unicestwić metalheady, te takie właśnie wydostające się z ziemi. Trochę HP im schodzi, jak widzicie. One nie są jakoś super wytrzymałe. To jest easy misja, przynajmniej z tego, co ja pamiętam, bo za dzieciaka nie miałem z nią w ogóle żadnych problemów. Była to naprawdę bardzo w porządku i bardzo nawet łatwa misja, tak więc... Jest ona co prawda troszeczkę czasochłonna, bo jednak musimy dostawać się z różnych punktów do różnych punktów. I to nie jest tak, że te wszystkie metalheady są blisko siebie. Oj, nie, moi drodzy, tak to by było za łatwo. Musimy parę kilometrów pokonać. Ale myślę, że dzisiaj, ponieważ jest to, wiadomo, dosyć długi czas po ostatnich nagrywkach, to ja myślę, że dzisiaj na spokojnie sobie ogarniemy już finał aktu drugiego oficjalnie i następna sesja już będzie ostatnią sesją i w lipcu zamykamy Jaka Trójkę, ogólnie na kanale, jak i nagrywki na zapas. Ponieważ, no już mówię, niedużo nam zostanie z tego Jaka Trójki, tak na dobrą sprawę to już ponad połowę gry mamy za sobą. Tak tylko chcę wam, nie wiem, przypomnieć. Ja wiem, że mówię to po 1000 razy, że już mamy ponad połowę gry, ale po prostu chcę przypomnieć dla osób, które, no nie wiem, mogą nie ogarniać lub nie wiedzieć mniej więcej w jakim etapie gry jesteśmy. Bo naprawdę, jakbyście mieli sobie porównywać Jaka Trójkę i Jaka Dwójkę, to Jak Trójka stosunkowo do Dwójki jest bardzo krótką grą. Trzeba będzie się w końcu za ten Hero Mode wziąć do Jaka Dwójki, może kiedyś tam do Jaka Trójki. Ale nie będę chciał od razu robić Hero Moda do Jaka Trójki, dlatego że teraz mamy Let's Play ten, który oto widzicie, więc... A też nie chcę jakby zabijać i kanibalizować swojego kontentu, ponieważ... to byłoby dosyć, no, szybkie zabicie kanału. Znaczy... co mam na myśli, mówiąc szybkie zabicie kanału? Mam na myśli chociażby to, że po prostu, no... sam zabiłbym swój kanał tym, że po prostu, no wiadomo... ludzie by się tym jakoś super nie zainteresowali, dlatego że, no... no jednak to znowu byłoby to samo. I śmieszną ironią losu jest to, że nagrywam dzisiaj Jaka 3, czyli tego 13 lipca. O godzinie prawie 13, wow, cóż za 13-koncepcja. Ale dobra, już mniejsza z tym. I dzisiaj o 11 wleciał kolejny odcinek z Jaka Trójki, nie? Tam bodajże odcinek 5 z tego, co widziałem. Aha. Dobra, na szczęście udało mi się wyjechać. Mojemu koledze, jak mi opowiadał, to kiedyś zdarzyło się zrobić tak, że się jakoś zablokował właśnie i nie mógł dosłownie kołami wycofać. No ja na szczęście mam coś takiego, że jednak potrafię tymi kołami wycofać. Czyli no... potrafię wyjść z tarapat. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Trochę słabo bym powiedział. Kurde, no. Gdzie ta pierdolona dżdżownica? Spadaj. Okej, jeszcze jedna została. My mamy połowę życia, teraz tylko nie spiernieć tego. Bo nie pamiętam, czy checkpoint jest tutaj, czy to trzeba będzie znowu od 5 napieprzać. A boję się tego właśnie, że trzeba będzie znowu od 5 robić, tak więc... No lepiej tego nie spieprzyć. Mimo, że Jak 3 ma więcej checkpointów, to jednak no nigdy nic nie wiadomo, no nie? A ja nie lubię ryzykować, bo... Znaczy dobra. To by była trochę głupota, co bym teraz powiedział. Chodzi o to, że ryzykować lubię, ale... Czasami lepiej po prostu ryzyko zostawić w spokoju. Elegancko. Light Eco Krystal. Albo po prostu jasne Eko Kryształ. Jakby, nie wiem, miała być taka wersja polska Jaka, kurde. Jasny Eko Kryształ, no. Albo Kryształ Jasnego Eko. O, widzicie? Po prostu zdobyliśmy Kryształ Jasnego Eko i teraz możemy elegancko sobie z tej jaskini wyjechać. Już nic tutaj po nas. Szkoda, bo kurde bym sobie zabrał te Precursor orby, które tutaj są, nie? Już bym miał, kurde, to z głowy. Chyba, że będę mógł z tego auta wysiąść zaraz. Jak wyjedziemy, no to wtedy się najwyżej na chwilę cofniemy. Zbiorę co trzeba i będę miał, kurde, jakiś malutki zapas tych Precursor orbów. A jak nie, no to po prostu pod koniec serii wpiszę się kody i będzie się miało, kurde, platynową trofkę już. Bo naprawdę... Nie chce mi się po prostu latać po tych wszystkich miastach i eksplorować. Mogę pokazać oczywiście te poboczne misje, ale nie będę jakby wszystkiego tak eksplorował tylko po to, by zebrać te wszystkie orby, bo na pewno sama gra w sobie aż tylu na cały ten świat gry nie udostępniła nam. Yeah, baby! I love the smell of burnt metal here. This is good practice for when the spit hits the fan. Trust me, it's coming. What's Damas got to do with Haven City, SIG? None of your business. What was all that spying you did? Huh? Let's just say Damas lost a little something in the city and he wanted me to find it. What do you care, man? Haven folk are a bunch of weaklings, you know that. They'd already lost the war before it started. Luckily, Damas has a plan to make sure we all survive. You're playing with people's lives. Why not? They play with mine. Survival of the fittest, baby. I suggest you get with the program and be on the winning side. And which side is that? One on top of the pile. Unfortunately, it's gonna be a big pile. Yeah, a big pile of shit. I caught this. So now what? Just keep your nose clean and stay sharp. I'll tell you when the action's coming. O, możemy wyjść stąd. To poczekaj. Poczekaj sekundkę. SIG. Empty Nesters. Okej, zajebiście. Co tutaj się też ciekawego dowiedzieliśmy, to to, że jeżeli chodzi o SIGa, to on ogólnie szpiegował, jak to się mówi, szpiegował Jaka i wszystkich, dlatego że no, był on szpiegiem wysłany przez Deimysa, bo on pracował z Deimysem, no nie? Dobra, jak wygląda nasza mapa? Nasza mapa wygląda tak, tam jest oczywiście SIG, na nas czeka. A ja specjalnie wysiadłem tylko dlatego, bo chcę wrócić do tej jaskini chociaż po trochę tych orbiszczy. Nie wiem w ogóle, czy będę w stanie je zebrać. Bardzo bym chciał, ale co z tego będzie, to tego to nawet ja sam nie wiem. Bo my w ogóle z zupełnie innej strony jesteśmy i w ogóle chyba w zupełnie innym miejscu. A bardzo bym chciał, żebyśmy byli jeszcze w innym miejscu, ale no... A Peszek chciał, że po prostu wysłała nas gra tutaj. A tutaj nie ma za bardzo... Dobra. Chociaż nie, tam jest przecież ten wodospad. To na upartego moglibyśmy, kurde... Na upartego to mo... Ej, halo, halo, ale gdzie jest ten SIG? To szukamy wtedy SIGa. Ej, gdzie on jest? Ja SIGa zostawiłem. Dobra, trzeba było zginąć, niestety. No, jesteśmy z powrotem w autku. Trzeba było zginąć, ponieważ no inaczej nie dałbym rady. Tak więc jedyne co możemy zrobić. O, tam jest ta jaskinia, super. Słuchajcie, zrobimy teraz coś takiego. Ja wysiądę zaraz obok tej jaskini. Pojadę tam, polecę tam jetboardem, zbiorę co trzeba i wtedy jedziemy do tego. Pyk, pyk, pyk. Dobra, na chwilę tutaj wysiądę. Do Kleivera. No, kurde, przy swojej crew chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, że przecież crew nie żyje. Do Kleivera sobie polecimy. Ano dlatego, że Kleiver się nam tutaj wyświetlił jako ikonka, więc będziemy mieli u niego jakąś misję. Ciekawe co to może być za misja, jak myślicie? Ja nie wiem szczerze, a chciałbym wiedzieć. Bardzo bym chciał, jestem tego po prostu bardzo niezmiernie ciekaw. Tak więc SIG sobie teraz troszeczkę poczeka, a ja zbiorę co moje, czyli te Precursor orby. I tyle. Mogę mieć od czasu do czasu takie trochę załamania głosu. To jest dlatego, że po prostu... nie wiem jaki jest konkretny powód, tak szczerze. Nie, autentycznie nie wiem. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. Dobra, zrobiliśmy teraz kółeczko. O, tak. SIG sobie tam czeka, a my sobie wjeżdżamy tutaj. Chyba że będzie jakaś blokada, ale mam nadzieję, że nie będzie blokady. Nie, nie ma blokady. Możemy sobie elegancko zjeżdżać. Na chwilę tutaj muszę się cofnąć, bo te Precursor orby nie będą mi dawały spokoju. Tak więc załatwimy to co trzeba i lecimy dalej z koksem. O! Nie bez powodu tutaj trzeba autem jechać. Dobra, szybko, uciekamy, uciekamy. Oh yeah. Elegancko. Dobra. Yeah. Dobrze. Mamy to. Dobra, tutaj mamy 3 orby, super. 3? A może więcej? Nie, nie, tylko 3. . 47. Czyli tu mamy po 3 tylko. Aha, i tu już nie ma. Czyli wszystkie zebrałem, na to wygląda. Nie, nie wszystkie, bo tam jeszcze coś będzie. Chyba. Tak mi się wydaje. No tam na dole coś jeszcze chyba będzie. No, ale tak czy siak nas gra tutaj wyrzuca, więc to dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. I gra nam oczywiście zapisała te orby, tak więc tym bardziej elegancko. To teraz możemy sobie już lecieć do Kleivera, zobaczyć co ciekawego dla nas przyszykował ten stary kurde obleśny dziad. Znaczy co? Nie, ja nic takiego nie mówiłem. Kleiver, I need to find some very special precursor artifacts, but I'm running out of time. Wait a tick. I just traded a very rare artifact indeed, to a nice band of metalheads. It was an ugly piece of hardware. Looked like a dog's breakfast to me. But those toothers paid handsomely. They seemed nice enough. Good ivories they had, you know, if you dig fangs and claws. I bet if you crank up that dunk, you and the offsider just might be able to catch him. I'll try! Jack, you get on the gun. Daxter, just get in, sit down and shut up. No, mogłem się tego spodziewać w sumie. Czy po prostu ten idiota dealował się właśnie z tymi metalheadami i najważniejszy z najważniejszych artefaktów po prostu im sprzedał. No i teraz musimy ich wyrżnąć, no po prostu. Będziemy musieli się z nimi naparzać i odzyskać ten artefakt. No cóż, mogłem się tego spodziewać, kurde, po... No, trochę ich tutaj przylazło, nie żeby coś. W ogóle mówię, mnie najbardziej zastanawia jedno, jak on mógł się z nimi dealować, skoro szone by go zeżarły. No dobra, czepiam się kurde logiki w Jaku. No, Jak nigdy jakoś takiej dogłębnej logiki nie miał. Tam w ogóle mówimy tutaj o grze, która... Dobra, nie będę o tym wspominał w sumie. Ale właśnie takie kurde dziwne nonsensy ma ten Jak Trójka, z tego co widzę, po prostu. O, zaraz padnie chyba. Ta, padł już. O, tutaj jeszcze się pojawiły głąby. A, czyli nie bez powodu była ta jaskinia. No teraz ją w końcu przejeżdżamy oficjalnie w sumie. Więc ja tak troszeczkę, no tak trochę za wcześnie tam pojechałem, nie żeby coś. Trochę mi to przypomina tą minigierkę ze Spyro Trójki, z Agentem 9 i tym naparzaniem się z tymi wszystkimi kurde rajnokami w tym poziomie, gdzie trzeba było ratować tego szeryfa. Tego wiecie, tego szeryfa zająca. że wszystkich już prawie wybiłem. Jezus, ile ich jeszcze? A, dobra, to był ostatni. I odzyskaliśmy kontrolę nad pojazdem. Co, nawet nie wiemy nawet co żeśmy zdobyli, tak więc no śmiesznie trochę, nie powiem, że nie. Myślałem, że się kurde dowiemy, że nie wiem, to jest jakaś trąba jerychońska czy cokolwiek, a tu się okazuje, że jednak nic. Dobra, więc teraz ostatni nam został Damas. Więc do Daimysa trzeba się teraz dobrać, Jezu, dostać. Chyba, że ktoś, nie wiem, zakochał się w Daimysie, no to można i się do niego dobrać. Do wyboru, do koloru. Bo dobra, nie będę tego wątku kontynuował. Dobra, po prostu lecimy do Daimysa, nic więcej. No jesteśmy już u Deimysa. W zasadzie to jesteśmy przed jego posiadłością, bo teraz musimy się tam windą do góry dostać. A więc zobaczymy, co będzie nam miał ciekawego do powiedzenia ten Deimysik. Bo myślę, że to będzie jakiś taki bardzo ważny dialog, skoro nas do siebie wzywa. I może warto byłoby na chwilę odciszyć telefon, żebym wiedział co i jak. O, elegancko. Keeping people alive out here, keeping them full of hope, it can be daunting. I'd say you've made a good life here. You too must make a life, Jack. Take your destiny into your own hands. Look, sand cannot keep a shape by itself, but add water, and it becomes malleable. Fate can be such, if you add the right element. Eco. Our minds think alike. My monks say the world is coming to an end. But I am a survivor. I say we live on long after this world dies. Be ready. You are shaping up to be one of my finest warriors, and I'll need you for the trials ahead. I mustn't lose you, like I lost my son. You had a child? Long ago. But much has been sacrificed in this war so that others could live. Anyway, it matters not. We're having serious trouble with marauders lately. I want you to take a vehicle and hunt down their warrior patrols. Go and make war your own. No to w dużym skrócie Deimys po prostu jest trochę podłamany, bo musi swoim ludziom dawać taką żmudną nadzieję, czyli innymi słowy zdaje sobie sprawę, że tą wojnę, którą teraz obecnie mają z Metal Headami i tak dalej, no mogą przegrać. No i też zaczął doceniać Jacka pod tym względem, że no nie chce go po prostu stracić, bo jest jego najlepszym żołnierzem. No i chce, żebyśmy po prostu tę wojnę wygrali. Tyle. To tak w dużym skrócie rzecz ujmując. I tu rzecz tłumacząc w sumie. Rzecz tłumacząc, Jezus Mary, co to jest za słowo? Dobra, zjeżdżamy w dół w takim razie. Widzę, że znowu będziemy musieli się wybrać na ten. Chyba na pustynię. Ponieważ mamy tutaj ten punkt znowu, a to jest u Kleivera przecież. Tak więc zobaczmy, co tym razem będzie dla nas przyszykowane. A, będziemy musieli tych maruderów teraz zarżnąć, ponieważ maruderzy będą nas atakować. I tych będziemy musieli przede wszystkim zarżnąć, dlatego że oni będą chcieli w mur uderzyć. Tak więc No, mur też nie jest nie wiadomo jak bardzo wytrzymały, więc może się różnie to skończyć. Więc dlatego lepiej ich po prostu unicestwić. Póki oni kurwa tutaj jeszcze jadą. A ich jest 13, więc to myślę, że nie jest dużo. Najbardziej mówię, skupiamy się na tych dużych, bo te małe to wiadomo, one będą sobie tutaj jeździły, ale te duże stanowią największy problem. Bo one są rozpędzone. Kurwa, nie. A tu przy okazji jeszcze te mniejsze nas będą atakować. Kurde, ile HP ja mam. Następny, kurde. Jeszcze trzech. Widzę, że teraz te same rozpędzone jadą. Znaczy duże i rozpędzone. Duże rozpędzone, o. Tak to powiem. To jest w sumie łatwa misja, nie powinna nikomu sprawić ona problemu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Elegancko. Beam Generator. Dobra, czyli mamy jakiś tutaj Beam Generator, nie wiem co to jest, czy to jest jakby ten artefakt, czy co, o co chodzi? Aha, teraz Torn się do nas zwrócił, z tego co widzę. A raczej z tego co słyszałem, chyba to był Torn, bo tak trochę głos był podobny. Nie wiem, w każdym razie musimy teraz lecieć do tego punktu. Nie wiem co to jest dokładnie rzecz biorąc. Taki jakiś trochę dziwny punkt. Wygląda trochę jakby to był punkt w jakichś skałach. Ale nie bez powodu mamy właściwie ten pojazd, więc będziemy musieli zobaczyć o co z tym chodzi. Dobra, nie mów może ten pojazd, tylko po prostu powiedz, że to jest Dunhopper. Tak, więc jedziemy Dunhopperem. Bo też nie chcę, żeby mój komentarz wyglądał na takiej zasadzie, że wiecie, że o, patrzcie, teraz jedziemy tym pojazdem, o, patrzcie, teraz jedziemy tym pojazdem, a patrzcie, teraz tym jednak jedziemy. Nie, nic z tych rzeczy. Ale kurde, powiem wam szczerze, naprawdę, nie licząc tej misji z skakaniem i... No, z tym skakaniem, że musieliśmy te artefakty zbierać na pustyni, to na razie te misyjki łatwe są w miarę. Mimo, że to jest końcówka aktu drugiego i powinny być trochę trudniejsze, bo już naprawdę zbliżamy się do wielkiego finiszu, jeżeli chodzi o tę serię. Patrzcie, niedawno zaczęliśmy, a już będziemy ją kończyć. No kurde, co za kurde ten. Cóż za przypadek. A wiecie, też trzeba patrzeć na to, że ja jednak wrzucam teraz 2 odcinki dziennie, tak więc to tym bardziej jest kurde coś niesamowitego. Więc będę musiał teraz... W tym tygodniu naprawdę dużo materiałów porenderować, bo w piątek znowu, albo w sobotę ubywam. Nie będzie mnie. O! Kurde, na 2 kołach jechałem. Nice. Dobra, widzę, że będziemy musieli dostać się na środek. Już wiem na czym to będzie polegać. Tu będziemy się z maruderami naparzać. Znaczy z maruderami też się przed chwilą naparzaliśmy, ale teraz będziemy musieli znowu... Kolejnych unicestwić, dlatego że oni będą mieli artefakty, a raczej artefakt, kolejny bardzo ważny. I potem będziemy mogli wracać do Haven City z powrotem, ponieważ tam trzeba będzie wrócić do Haven Forest, ustawić te wszystkie artefakty i potem trzeba będzie zniszczyć bazę robotów, pokonać drugiego bossa. I po pokonaniu drugiego bossa kończymy akt drugi, wtedy zaczynamy z automatu akt trzeci, ale już nie na tej sesji, tylko wiadomo, akt trzeci się zacznie tam następnego razu. Bo akt trzeci to już będzie wielki finał gry, tak więc tutaj będę mógł już od razu całą grę skończyć w jednym akcie. Bo później wiadomo jest parę misji i finałowy bossik. I koniec gry. I w taki oto sposób zakończymy trylogię Jaka na kanale i będziemy mogli zrobić Jaka X oraz Zaginioną Granicę. No i jesteśmy, kurde. Pakowaliśmy się w niezłe gówno. Ja pierdzielę.